cześć, witajcie, z tej strony Poseidon i zapraszam na kolejny poranik serii modyfikacji oraz naprawy sprzętów komputerowych. I w dzisiejszym poradniku będzie poradnik dla osób, które zaczynają przygodę z komputerami lub komputery niech nie interesują, ale zapewne w każdym domu znajduje się takie oto urządzenie, jest to drukarka. I bywa tak, i na pewno się każdy z Was z tym spotkał lub spotka, że trzeba wymienić w niej kartridże. Dużo czytałem po różnych forach, że ludzie mają problem z tym, nie wiedzą jak wymienić takie właśnie kartridże. I dziś właśnie postanowiłem nagrać poradnik na swoją stronę bazproblem.pl, jak wymienić kartridż do drukarki HP. A więc, jeżeli Cię interesuje ten poradnik, obejrz go do końca. I tak, jesteśmy już przy naszym urządzeniu. W pierwszej kolejności je otwieramy. Jak widzicie, macie już samą instrukcję, jak to mniej więcej wszystko wygląda na drukarce. Jak widzieliście, wysunął się taki koszyk, gdzie umieszczamy nasze kartridże, a więc bierzemy pierwszy kartridż. Jest to kolor żółty, jak z tego co widzicie, yellow. Wypakowujemy nasz kartridż. Wygląda to w ten sposób. I tutaj, jak już możecie zauważyć, postrzegawczy ludzie, mamy instrukcję, co i jak wykonać z naszym kartridżem, aby go jeszcze zamontować jeszcze przed tym do naszej drukarki. A więc go wypakowujemy. I tak jak widzicie, pull, czyli ciągniemy, to zrywamy i tutaj przekręcamy. I ściągamy i jak widzicie, to jest gotowy kartridż do zamontowania w naszym koszyku naszej drukarki. I umieszczamy go w oznaczeniu, gdzie jest żółty kolor, a więc jest to tutaj. I mamy takie wpięcie i kartridż jest zamontowany. I kolejnymi kartridżami robimy to samo. I jak widzicie, mamy już wszystkie kartridże zamontowane w koszyku naszej drukarki. I co teraz nam pozostaje, to zamknąć naszą drukarkę. Jak widzimy, teraz drukarka sprawdza, czy wszystko się zgadza z naszymi kartridżami. Tak jak widzicie, w ten sposób zamontowaliśmy nowe kartridże do naszej drukarki i to jest cała filozofia montażu właśnie kartridży w drukarkach. Ja to oczywiście pokazałem na przykładzie HP PhotoSmart 5510, ale w podobnych drukarkach ta cała procedura wygląda właśnie w podobny sposób, więc nie ma czym tu się obawiać, że w innej drukarce wygląda to inaczej. Są po prostu inne kartridże, ale zasada jest taka sama montażu tych właśnie kartridży w drukarkach. I w ten sposób dojechaliśmy do końca tego poradnika i już Wasza drukarka jest gotowa do pracy i drukowania różnych dokumentów, które Wam potrzebne są do pracy bądź różnego rodzaju innych rzeczy, przykładów. A więc myślę, że poradnik fajny i interesujący dla osób, które miały problem z instalacją kartridży w drukarkach. Jeżeli tak, proszę zostaw pod tym filmem, zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, oraz oznacz dzwoneczek, tak aby być na bieżąco z moimi nowymi poradnikami komputerowymi. Jeżeli jeszcze interesuje Cię, jak podłączyć drukarkę do sieci, taka jak pracowała w różnymi urządzeniami, komputerami w Waszym domu, jedna drukarka na różnych komputerach, obejrz poradnik, gdzie dowiesz się właśnie jak to zrobić. Tutaj będzie takie przekierowanie, bądź tutaj do mojego poradnika, gdzie podłączam drukarkę do naszej sieci. A więc na dziś to tyle. Cześć, hej, Poseidon.